Lol, Royo grał ze mną. Siemaneczko, z tej strony Dominik. Tak, wiem, dawno nie było filmu, a może i obiecałem coś jeszcze? Spokojnie, to wszystko jeszcze jest w produkcji. Czyli jeszcze robię to, ale nie chce mi się za bardzo czasami. No, nieważne. Dzisiaj pokażę wam, dlaczego Battlefield 1 jest... taki sobie. I sorry za te szumy, jeżeli jakieś słyszycie, bo... Nie nagrywam w najlepszych warunkach. Dobra. Będzie to także taki raport z pierwszego dnia bety. Postaram się oczywiście nagrać więcej, bo nie będzie to... Nie będę mieć tyle czasu, żeby w tym jednym odcinku zamieścić wszystkie moje przemyślenia. Tym bardziej, że jestem tak jakby po świeżym, powiedzmy, pierwszym dniu. Jeżeli chcecie dostać dostęp do bety, to powinniście się dawno temu zapisać do Insidera Battlefield i wtedy dzisiaj rano, chyba o 6:00 dostałem maila z kodem do bety. Rano sobie wpisałem, pobrałem, zresztą to mogliście zobaczyć teraz na odcinku, jak pobierałem i jak od razu dostałem crasha przy pierwszym włączeniu gry praktycznie. Kilka crashów dostałem. Przy jednym na przykład grałem z Royem, ale oczywiście później pojawił się crash i jak wróciłem, to oczywiście serwer był pełny, więc sorry, ale później z nim nie grałem, także lipa. Ale dobra. Zróbmy ten raport, opowiem wam o kilku rzeczach, które są ważne i spokojnie, jutro, czyli... Dziś jest 31, nie wiedziałem, że sierpień ma 31 dni. Jutro będziecie mogli już pograć nieważne na czym i bez żadnych kodów, po prostu pewnie będziecie musieli wejść na Origin albo na App Store, na jakiekolwiek coś tam, PlayStation czy tam Xbox Store, nieważne co wy tam macie. Wejść i po prostu pobrać Battlefield 1 wersję bety. I no, uważajcie na pojazdy. Pojazdy są overpowered. No nie, come on. No, pojazdy są overpowered i nie wiem, albo potraficie nimi jeździć i jakby możecie wytrzymać to, że są tak potwornie powolne lub po prostu ciężko nimi manewrować, albo po prostu staracie się je unikać. Dlaczego są overpowered? Zadają mnóstwo damage'a. Tak łatwo kogoś zabić, że po prostu się w głowie nie mieści. Starczy, że nacelujecie na kogoś, jeżeli się nie ruszacie jako pojazd, to bardzo szybko możecie kogoś tym działkiem zniszczyć. Jeżeli jesteście w jakimś jeepie, czy jeepie opancerzonym oczywiście, czy takim nieopancerzonym, nawet on ma minigana. Także te jeepy z Battlefield 3, które były zawsze takie słabe i tak łatwo było kogoś zabić, no tutaj to już są takie opancerzone, te z pierwszej wojny światowej, naprawdę widać, że to była wojna. Ale to nie jest też jedyny problem. Drugim problemem to to, że ciężko je zabić. Albo zniszczyć. Lepiej powiedzieć zniszczyć, bo to są raczej nie ludzie. Ciężko, bo mamy na techniku, tak zwanym techniku, tylko C4, czyli te dynamity, oraz granaty takie, które też coś tam zadają. C4 oczywiście zadaje 25, tak samo ile granaty, tyle że te granaty wybuchają jak dotknął pojazd lub... Wybuchają jak zwykłe granaty HE, dopiero jak dotkną ziemię i wtedy trzeba poczekać kilka sekund i BUM! Oczywiście gdzie trafimy, zależy gdzie to coś wyląduje, bo to może być również C4. Ale oczywiście jest tutaj coś takiego jak modularne właśnie niszczenie, czyli jak trafimy gąsienicę, sprawimy, że pojazd już nie może jeździć, na przykład. Także to byłoby to. Ale no, jest jeszcze możliwość strzelania ze snajperki. Nie zadajemy za dużo damage'a, bo tylko 5 HP na strzał, czyli trzeba będzie 20 razy trafić jakiś czołg, żeby rozwalić go. Ale oczywiście to jest snajperka, taka najzwyklejsza, którą każdy może nosić. W tym wypadku akurat jest to ok, ale jednak nie ma tutaj czegoś takiego jak RPG'a, czy takich innych broni, z których można nawet z dystansu strzelać. Zawsze mamy granaty, które lecą kilka metrów
albo C4, które trzeba dosłownie przykleić do tego pojazdu. Także to mógłby być problem. Jest jeszcze szansa, że znajdziemy tą snajperkę tej klasy elitarnej, ale o niej pogadam sobie później. Na razie w normalnej takiej grze nie ma jeszcze, przynajmniej ja jeszcze nie zdążyłem odblokować czy tam kupić żadnego ciekawego gadżetu, który no, pomoże mi po prostu rozwalić te pojazdy. One są dosyć wolne. Nie trzeba ich nawet za bardzo spotować, bo od razu je zespotujemy, znajdziemy, usłyszymy, ale za to nie można ich za bardzo zniszczyć, więc to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o pojazdy. Oczywiście to dotyczy nawet samoloty, które potrafią zniszczyć całą mapę, zadać mnóstwo damage'a. To jest po prostu na razie horror. Ale jest jeszcze taki jeden, nazwijmy to pojazd, czyli koń. Konie są fajne. Akurat one nie są takie złe, dobrze zrobione. Po pierwsze tam mechanika i wygląd, wszystko fajnie, tip-top. Oczywiście taki Battlefield 1 jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o te wszystkie wizualne rzeczy. Ale jak grałem, to jedyna rzecz mi przeszkadzała, czyli jak ktoś nas chce zaatakować z szabli, to ciężko tego uniknąć, bo to jego machnięcie ma całkiem daleki zasięg. Oraz jeżeli ktoś właśnie na nim jeździ, to ciężko tego kolesia zabić, bo oczywiście ten koń ma dużego hitboxa, that's what she said, i oczywiście ciężko trafić go, jeżeli trafiamy ciągle tego konia, bo on ma mnóstwo życia, to jest jak pancerz, to jest jak czołg praktycznie, i jeżeli na przykład gramy snajperką, to już naprawdę trzeba starać się trafić albo tego heada, albo przynajmniej dwa body shoty. Także jak ktoś leci w waszym kierunku, to jeżeli nie wiecie, czy na 100% traficie go, to lepiej się ukryć i dopiero jak koło was przejdzie, dopiero wtedy zacząć strzelać, bo wtedy w plecy najłatwiej jest trafić. Także również te konie, jeszcze o nich pogadam w kolejnych odcinkach, bo na razie za mało nimi jeździłem i nie mam dosyć doświadczenia. Ale teraz pogadamy chyba najlepszą rzeczą. Najlepszą, ja pierdzielę, ale to powiedziałem, nie mogę. No trudno, pogadamy o najlepszej rzeczy, czyli o broniach. Bronie są mega fajne, ja nimi lubię strzelać. Recoil jest mega fajne, ciężkie do obsługi, są różne, naprawdę. Niektóre działają tak, niektóre siak. To co najbardziej polecam, to oczywiście snajperka, to jest taka fajna broń. Co prawda pistolety są już do dupy, ale o nich, no raczej nie spodziewałem się niczego innego po pistoletach w takiej grze. Dlaczego w takiej grze? Bo ten Battlefield 1 to trochę taki Battlefront połączony z Battlefieldem 4 na dodatek. Bo gdyby to było BF3 na silniku, na tym epickim, nowym, zmodyfikowanym silniku Frostbite, coś tam z wersji Battlefronta, to wtedy byłoby to fajne. To byłby taki Battlefield 3 z jeszcze ładniejszą grafiką, fajniejszymi wybuchami, bla bla bla. Ale okej. LMG. Jak one działają? Tutaj mamy dużo naboi i im dłużej strzelamy, tym dokładniej potrafimy strzelać. To znaczy, że jeżeli widzicie jakiegoś przeciwnika, mniej więcej wiecie, w którym kierunku pobiegnie, czy gdzie się ukrywa z jakimś kamieniem, to zacznijcie od razu strzelać. Dlaczego? Na początku naboje będą lecieć wszędzie, tylko nie w niego, a po, nie wiem, 2 sekundach zaczniecie celować prościutko na niego, jak laser po prostu. I wtedy, jeżeli on się wychyli, to po prostu trafić mu heada i nara. Proste. SMG, czy tam, no powiedzmy te karabiny szybkostrzelne od Technika na przykład, one zadają dużo damage'a nawet. Problem z nimi jest taki właśnie, że ten recoil jest dosyć konkretny. I ten Iron Sight, bo jeszcze nie mam żadnego celownika, też jest ciężki do obsługi, dlatego większość rzeczy i tak jest kwestią przyzwyczajenia. Ale snajperki, to jest to najciekawsze w jakimś FPS-ie. W każdym FPS-ie snajperka jest tym taką bronią, gdzie trzeba balansować między będę szybko i niedokładnie strzelać, czy może jednak skupię się trochę na tym headshocie i na tym body shocie, żeby dobić przeciwnika. No po prostu snajperka jest tym najbogatszym arsenałem w takiej broni. Boże, w takim FPS-ie. Także tutaj snajperki są bardzo fajne. Problem z nimi jest taki też, że oczywiście zadają te na przykład 80 damage na krótki dystans, czyli jak ktoś nas zraszuje i my trafimy na przykład z no-scope'a czy coś tam, to trzeba będzie go dobić jeszcze z pistoletu, a to oznacza, że nie będziemy mieli za dużo czasu, żeby zmienić broń i zginiemy pewnie. Lipa.
Na daleki dystans też jest ok. Co prawda nie trafiamy za każdym razem te 100 HP, bo są różne bronie. Niektóre mają swój sweet spot tak zwany przy na przykład 300 metrach i wtedy jeżeli trafimy kogoś przy 100 metrach, to nie zadamy 100% damage'a. Jak trafimy kogoś przy 300, to zabijemy go na strzała, na przykład w brzuch. I jak trafimy kogoś na 500 metrów, to znowu go nie zabijemy. Taka mechanika. Także tutaj jeszcze ogarnę swoje notatki. I tak, napisałem sobie, że snajper jest najciekawszy, to prawda. Różne bronie można sobie do niego dodać, różne lunety. To wszystko trzeba oczywiście kupić, tak jak na przykład w grze Hardline, gdzie zbierało się pieniądze, tutaj zbieramy takie Warbounds. Jeszcze zobaczę, jak to wszystko działa, ale na razie nie jestem... No i trochę jestem teraz sceptycznie nastawiony. Wolę takie odblokowanie, taki system jak w Battlefieldzie 3 czy 4, że po prostu trzeba grindować. Czyli im więcej punktów, tym więcej, tym lepsza broń na przykład, albo inna po prostu. Czyli starczy, że gramy zawsze podstawową bronią snajpera, a my będziemy odblokowywać sobie inne snajperki. No. I elitarne postacie niszczą grę. Okej, ciekawa notatka i tak, zgadzam się z nią. Moja. Elitarne postacie mają mnóstwo życia. A może, nie no, mają 100 życia, ale oczywiście zadawane obrażenia są zredukowane o jakiś tam stopień. Czyli jak trafiam na przykład takiego zwykłego gracza ze snajperki, to zadaję mu 80 obrażeń około, do 70 iluś. A jak trafię takiego elitarnego kolesia, 17 HP mu zadaję. I go trafiłem chyba raz 3 razy. Kurde, trafić kogoś tutaj 3 razy bez, nie wiem, bez zgonu jakiegoś, to jest w ogóle cud. A on mnie właśnie później oczywiście zabił i byłem sfrustrowany, bo ten koleś nawet, nie wiem. Jak macie, jesteście elitarną postacią, to możecie być najgorszym noobem w całej grze, a i tak zabijecie tego kogoś. I to mnie właśnie wkurza, że to nie jest jakoś zbalansowane, że tak nie, właśnie tak trudno zabić tą elitarną postać. I to jest taka dosłownie kopia z Battlefronta z tymi wszystkimi monetami, gdzie zamieniacie się na przykład w Luka, czy tam, nie wiem, w kogokolwiek. Boba Fetta na przykład, który był taki overpowered. No po prostu, wiem, nie wszyscy musieli grać w Battlefronta, ale pewnie słyszeliście o tym, że można zamienić się w różne takie postacie, ten najlepsze, że tak powiem, z całego uniwersum i najciekawsze. I no one są overpowered, tak samo jest w Battlefieldzie 1 i to właśnie mi tak przeszkadza. To nie jest fajna mechanika. No nic, bo rozgadałem się znowu za... Kurde, miało być 5 minut, a mam tu chyba 13 jest napisane. No nie. Dobra, kończymy to na razie. Ten raport był trochę chaotyczny, ale jutro postaram się jeszcze więcej pograć i nagrać się na całkiem innym poziomie. Czyli... Zrobię sobie konkretne notatki, dokładnie napiszę, o czym chcę gadać na konkretny temat, na jeden, a nie, że teraz poruszyłem wszystkie 4, ale oczywiście był to pierwszy dzień bety, wypróbowałem wszystko, a jutro skupię się tylko na tym, co jest faktycznie istotne. Także piszcie mi, jeżeli chcecie coś wiedzieć, jeżeli sami nie możecie zagrać, bo na przykład macie za wolny internet albo z, nie wiem, za słabego kompa, wszystko jest możliwe. Optymalizacja jest ok, jak na betę, lepsza niż w Battlefield 4, ale oczywiście pełna wersja będzie jeszcze lepiej działać. Co do tego to... O kurde, no to dobra, jeszcze powiem na szybkości. Nie ma za bardzo ustawień wideo, czyli nie można wyłączyć wszystko, nie można zmienić na przykład tekstur, czy tam mesh, czy tam light, czy coś tam, shadow, cokolwiek to było w Battlefieldzie 4 na przykład w ustawieniach. Tego jeszcze tutaj nie można zmienić, bo to jest beta i pewnie deweloperzy chcą, żeby każdy grał mniej więcej na tych samych ustawieniach, dlatego te gameplaye mogą wyglądać zbyt dobrze, ponieważ ja zazwyczaj gram na super low, żeby wycisnąć jak najwięcej z kompa i właśnie to było trudne, bo nagrywałem i grałem na streamie i jeszcze właśnie grałem w samą grę, dlatego mój komputer no, było te 60 fpsów, czasami spadło poniżej, czasami było 80, czasami nawet 100. Różnie jest z optymalizacją, ale pełna wersja oczywiście będzie mieć te ustawienia, może dodadzą to jeszcze w becie, bo tak było na przykład w Battlefieldzie 4, że dodawali różne rzeczy jeszcze do bety. I ona ma trwać 9 dni. Dobra, ja już się zamykam. Pozdrawiam, do zobaczenia na polu walki.